opryskiwaczy i sprawnych tych opryskiwaczy. Ktoś z naszych, jak to się mówi, urzędasów tam siedzących na górze pomyślał sobie, że tak, a w rolnictwie we wsi mamy ile jest gospodarstw, tyle opryskiwaczy. Załóżmy, że tyle jest opryskiwaczy we wsi, jest gospodarstw. No i niektóre gospodarstwa mają nawet po 3 opryskiwacze. O co chodzi? Pomyślano sobie, że trzeba zrobić tak, żeby każdy opryskiwacz miał atest. No i co, przyjeżdża taki gościu z tam z urzędu nie wiadomo jakiego. No i sprawdza. Co sprawdza? Jemu chodzi nie tyle o sprawdzenie, czy opryskiwacz jest sprawny, to o postawienie pieczęci i zainkasowanie odpowiedniej kasy. Ktoś wymyślił, że ze wsi z chłopa trzeba tyle i tyle ściągnąć. Tylko ja się pytam, komu i czemu to służy? Jak chłop i tak sobie robi, jak sobie chce. Co to znaczy robi, jak sobie chce? Wlewa środek, jaki chce, nie jest to rejestrowane. I o co chodzi? Powiedzmy, pryska wedle swojej woli. A ktoś, kto wymyślił, za rok czasu przyjedzie, znowu tam pieczątkę postawi, zainkasuje kasę, że opryskiwacz jest sprawny. A do czego to służy? Jeżeli nie będziemy mieli świadomości, jak mamy stosować środki chemiczne, w jakim czasie, jak zabezpieczyć przed tym, żeby nie wytruć pszczół, no to to nic nam nie da. Ktoś wymyślił tak. Kiedyś stosowało się 300 litrów cieczy na hektar, obecnie 300 litrów na pół hektara. Obecnie 300 litrów to i 1,5 hektara przeleci. Zastosowało się końcówki w opryskiwaczach drobnokropliste. Kiedyś były grubokropliste. No i o czym chcę powiedzieć? Weźmy takie opryskiwacze jak ślęzy stosowane w sadach. No nie wiem, ile obecnie taką ślęzę 1000-litrową się opryska, ale chcę poruszyć pewien temat. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest 30 stopni w cieniu. Facet wyjeżdża i robi takim opryskiwaczem drobnokroplistym mgłę. Mgłę. Przy 30 stopniach ta mgła od razu paruje, idzie w powietrze. Wystarczy lekki wiatr i leci to 5 km albo 10 km w bok zgania. W związku z tym słabo działa środek. No to co, trzeba zastosować podwójną dawkę. Leje się podwójną dawkę i dalej się pryska. Jeżeli to jest przykładowo środek grzybowy, pół biedy. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, jeżeli to jest środek pestycyd o silnym działaniu. Jeżeli zastosuje się taki pestycyd i pójdzie to z powietrze, z mgłą i wiatr zniesie gdzieś, tam nie mówię 10 km, 500, 100 metrów zniesie w bok, a z boku niech będzie jakaś kwitnąca plantacja czegoś tam, załóżmy czegoś, no, powiedzmy kwitnące porzeczki albo czegoś innego. I pszczoła tam chodzi. Ktoś pryska z boku, a z boku są trute pszczoły. Na tym to polega. Należałoby z powrotem wrócić do końcówek grubokroplistych i oprysk, jeżeli stosuje się w miejscu oprysku, ma spać tutaj, gdzie się pryska, nie lecić tam, gdzieś wiatr niesie na 10. pole ten oprysk. Były przypadki takie, że facet pryskał z boku, powiedzmy sobie tam jakieś plantacje jęczmienia czy owsa na wiosnę. A z boku drugi rolnik miał posadzoną fasolkę. Praktycznie nie było wiatru. Leciutki, tylko leciutki. Zniosło na kilkanaście rządków. Normalnie spalił herbicydem, spalił fasolkę. O tym chcę powiedzieć, no. Dlatego też, że ze względu na niewynalezienie, bo ktoś się pomyślał, że to jest oszczędność, to jest bzdura, to jest żadna oszczędność, to jest trucie, trucie jeszcze raz trucie i zwiększanie dawek i dalej trucie. To na tym to polega, opryskiwanie
tych nowoczesnych, jeżeli dzisiaj nowoczesnych opryskiwaczy, jeżeli dzisiaj stosuje się 2-3 tysiące litrów opryskiwaczy i wjeżdża gościa i pryska sobie tam kilka hektarów na nas. A weźmy sobie taką sytuację. Przyszła w tym roku, tak jak było. Była wiosna dosyć mokra. No i facet miał, nie powiem kto, bo to nieważne, plantację rzepaku. Nie dało się na wiosnę zbyt wcześnie wjechać, żeby popryskać od słodyczka rzepakowego. Prysnął sobie w okresie, jak już podchodził rzepak pod kwitnienie. No miałem tam pszczoły z boku w odległości niecałego kilometra. Wycął lotną pszczołę. Te pszczoły chniały całe lato się nie mogły rozwinąć. No i ja się wraz musiałem skasować całą pasiekę. Do kogo ja mam napisać skargę? Do Pana Boga? Kogo szukać, jak nawet przy wylotach pszczoły nie byłoby zginęła w polu? A głupi nie jestem, bo trzymam pszczoły już kilkadziesiąt lat. Także dla mnie to wystarczy wgląd do ula w dwie, trzy ramki i widać od razu na wiosnę. Bo jeżeli ma się przykładowo 10-15 ramek gniazdowych i te wszystkie ramki są pełne czerni i w pewnym momencie, jeżeli zaglądamy do ula i widać, że ten czerń ktoś musiał wychować, pszczoła musiała wychować i raptem zginęło połowę lotnej pszczoły, to ta pszczoła zamiast obsiadywać wszystkie ramki na czarno, to jest tak jakby rzucił grochem. Jest kilkanaście albo kilkadziesiąt pszczół na jednej ramce, a kiedyś bywały takie sytuacje, że jak się podniosło taką ramkę w ulu z pszczołą, to trzeba było użyć szczotki, żeby to z plastra te pszczoły zgarnąć, żeby tam coś zobaczyć, co jest pod spodem. Także taki laik, który się na tym nie zna, to myślę, pszczoły są, chodzą przy ulu. Ale taki, który chodzi przy tym na okrągło, to wystarczy wgląd w jedną ramkę. Wystarczy popatrzeć, jednego dnia zajdzie, spojrzy na wylot, popatrzy, jak pszczoły chodzą, nie musi nawet do ula zaglądać. I na drugi dzień popatrzy, jak pszczoły chodzą, na wylocie już widać sytuację. Także stosowanie chemii należałoby zwiększyć kontrolę w terenie, szczególnie przez służby kwarantanny i nie tylko. I gnać takich rolników, którzy nie stosują się do przestrzegania podstawowych zasad. Bo podstawowych zasad opryskiwania w odpowiedniej porze dnia, nie pryskać na kwiaty. Wyobraźmy sobie taką sytuację na wiosnę. Są piękne łany pszenżyta, pszenicy. Koniec kwietnia, pogoda deszczowa, początek maja, pogoda deszczowa, zboże już wyrośnie na pewno wysokość 15 cm. Przecież można zastosować opryski jesienne. No i co? Jeżeli się spojrzy z boku, no to łan praktycznie zielony, nie widać kwiatów. Ale jeżeli wejdzie się w taki łan i spojrzy się z wierzchu, to tam widać drobne kwiaty, bratki, inne takie tego, które kwitną. I co się dzieje? Taki rolnik wyjeżdżał w południe i pryska. Z boku zdaje się, jest wszystko w porządku. Ale tak przejść się, popatrzeć, tak jak to mówię, z wierzchu z lotu ptaka, to widać dokładnie, ile tam jest kwiatów w takim łanie. No i wystarczy, że taki rolnik poleje te pszczoły, jak to się mówi, ja mówię, po grzybiecie. Ona nie ma szans do ula wrócić, bo nawet jak wróci, to ma zmieniony zapach. I własna pszczoła ją zetnie na wylocie. O tym chciałem powiedzieć tyle. To może nie tyle do tych rolników, bo to i tak nie dotrze mało kto to ogląda. Jeżeli to nawet, jak to się mówi, zobaczą rolnicy w tym terenie i nie tylko, no to w oczy mi się bardzo śmieją. Bo miałem kolegów takich, z którymi razem pracowałem w Eskerze i później drogi nasze się rozeszły i przyjeżdża taki gościo
praktycznie pod samą prawie pasiekę, rozkłada lance, gdzieś do jakiejś tam rolniczki, która zaniedbała plantację i ta plantacja jest cała w kwiatach. O 12 w południe rozkłada lance i chce pryskać od chwastów, a gdzieś kobieta była, albo gdzie byłeś, traktorzysto, jak te kwiaty jeszcze nie kwitły. No i po zwróceniu uwagi mówi, ja pieprzę twoje pszczoły. Nie chodzi o to, żeby zniszczyć chwasty. O czym mamy rozmawiać? Gdzie my, w jakim my świecie żyjemy? No. Także takie sytuacje to wystarczy przejechać, to są nagminne w każdej wiosce, w każdej wsi, w każdym powiecie. No. Jeżeli jest jeszcze taka sytuacja, no, jeżeli stosuje się na przykład środki ochrony roślin na kukurydzę, a przecież było w gazetach takie coś, właśnie te środki wysokosystemiczne, które zatruwają roślinę i ta roślina jest cały rok zatruta. I po takim stanowisku w drugim roku, jeżeli posieje się rzepak i rzepak wytwarza trujący nektar dla pszczół, to ja się pytam, co to jest. To jest gorszy niż po prostu atom z Czarnobyla albo z tej elektrowni, która wybuchła niedawno w Japonii. Także należałoby się zastanowić nad tym, wycofać niektóre środki chemiczne, które nie zdają egzaminu, zastąpić mniej szkodliwymi, no i wzmożyć kontrolę. Jeżeli nie wzmożymy kontroli nad tym, co się obecnie dzieje w rolnictwie, to długo to, jak to się mówi, ten świat nie pociekie, długo nie pociągnie, bo tak jak wspominałem wcześniej, najpierw zginie pszczoła, o której już głośno się mówi, a w następnej kolejności zginie człowiek. No to tyle chciałem powiedzieć, co miałem do powiedzenia. Temat mi się wyczerpał. Coś więcej na ten temat to w innym nagraniu albo w innym programie. Dziękuję, do widzenia, pozdrowienia wszystkim.